Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy kolejny raz na Mazurach, czyli drugi przyjazd na długi czerwcowy weekend. I słuchajcie, o mały włos dużo nie brakło i by nas tutaj nie było. A co się wydarzyło? To zobaczcie sami, bo Asia nagrała i w tym momencie będziecie mieć to tutaj wrzucone. Miało być tak pięknie, już prawie do celu. A tu taka przygoda, dwie dziury w jednej gumie na trasie przed długim weekendem w środę. No po prostu... Takie coś żeśmy wbili w oponę. Po prostu... Tylko zmieniałem pas. Nic tylko się rozpłakać, bo wielki problem, co teraz po prostu. Pewnie większość zakładów wulkanizacyjnych to już się szykuje na długi weekend. Dobrze, że tu nam pan trochę pomoże, ale to na długo się nam to nie zda. I tak musimy coś kombinować dalej. Takie ziozie się nam stało. Ubalcik, nie płacz, będzie dobrze. Ja jestem po prostu zły, bo nigdy mnie nikt nie słucha, ja zawsze mam rację. A mógłbyś mieć rację w takich bardziej pozytywnych sprawach? Co ja mogę? Pokażę, o co chodzi. Zobaczcie, było tak. Była tutaj jest normalnie śruba i tu jest kątownik, wystaje. Ja mówię do taty, wyjmijmy to, zanim będziemy jechać tutaj na tą wulkanizację, tam kilometr wcześniej, no nie? Tata udał, że nie słyszy, czy coś tam nie słyszał, niby tak mówi, teraz się tłumaczy, że nie słyszał, nie? Ale pojechaliśmy i nagle było słychać tylko, że wyleciało powietrze do zera z ranflata i to, co tutaj jest ten kątownik, po prostu wyleciał. Obkrążył oponę i się wpierdzielił po przeciwnej stronie, międzybieżnik po prostu przeciął całą oponę, wbił się całkiem ten kątownik, czy płaskownik, nie wiem, bo mnie zaraz będziecie poprawiać, bo wy tak lubicie, i to się po prostu wpierdzieliło międzybieżnik, nie? Także jakby, wbiło się, wypikamy cię. Jakby było wyjęte, no to już byśmy mieli oponę z głowy i nie trzeba byłoby dwóch opon zmieniać, bo by była załatana. No to są dwie opony do wymiany i problem. No dobra, no to działamy, słuchajcie, no bo co mamy zrobić? Trzeba to po prostu naprawić i jedziemy dalej, no. Tak, opowiemy wam pokrótce właśnie naszą przygodę z drogi, a drugą przygodę zobaczyliśmy, jak przyszliśmy na miejsce. W sumie było dosyć późno, bo około 24 już było. Przychodzimy. No. A tu taka karteczka. Patrzcie się, naszą łódkę wszyscy znają. Przypięta. Proszę o uregulowanie opłaty portowej w Bosmanacie lub tawernie. No. A słuchajcie, jak znacie Maria, jak znacie Asię, jak znacie Huberta, to tuż przed wyjazdem, jak łódka zostawała na kilka dni, poszedłem i opłaciłem i pytam się, dajecie jakąś kartkę, która będzie powieszona na łódce, żeby po prostu było, jak idzie Bosman, że jest zapłacone. Nie, paragon wystarczy. Ale słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja nigdy nie zachowuję takich rzeczy, nigdy, naprawdę. Ale Mario mi to dał i mówi tak, wiesz co, weź to schowaj, bo nie dali mi żadnej kartki ani nic. Żeby się nie okazało. Na wszelki wypadek. Tak. Mówi, na wszelki wypadek. Ja nie wiem, czy miał jakieś przeczucie, żeby po prostu zostawić ten paragon. No za chwilę idziemy. Taki, wiecie co, taki delikatny bałagan tu jest z tymi opłatami i ja po prostu coś mnie tknęło i mówię, dobra Asia, schowaj ten paragon. No i widzicie, i już się sprzydał, bo za chwilę idę do Bosmanatu wyjaśnić sytuację. Sytuację, widzieliście, 240 zł, 6 dni razy 40 zł, bo 40 zł kosztuje bez załogi. Zostawienie łódki. Dobra, moi drodzy, miałem powiedzieć sztynort. Stranda pęka dzisiaj w szwach. Mamy czwartek Bożego Ciała i słuchajcie, za chwilę tu wyjdziemy. Jak pójdziemy, pokażę wam, cały port jest pełny. Słuchajcie, impreza do 5 rano była. Już było, nic nie słyszałam. Bo ty spałaś, a ja pracowałem w nocy jeszcze. Słuchajcie, o 5 rano gdzieś tam się ostatnie ekipy uciszyły. Także generalnie dzisiaj z wypłynięciem to niektórzy będą mieli problem, ale pewnie popłyną. Albo i nie. No dobra, my idziemy do Bosmanatu wyjaśnić sytuację i poinformujemy was, jak to się zakończyło. No zobaczcie, jesteśmy na ostatniej kei tutaj i zobaczcie, jakie tłumy nawet na pomoście. Jasia? Żebym się tylko zmieściła. Nie no, zmieścisz się. Ale generalnie powychodzili wszyscy z łódek, z houseboatów, z jachtów żaglowych. No i przygotowują się, czy to do śniadania, czy tam byli się umyć. Także pewnie w łazienkach też kolejki i... No i co? No i będziemy za chwilę też śniadanie my przygotowywać i będziemy ruszać, ale odwracam się jeszcze z drugiej strony, żeby wam pokazać tu port.
O, super. Tam w którymś komentarzu prosiliście jeszcze, żeby wam pokazać dokładnie, jak wygląda ten slip w strandzie. No to wam pokażę teraz, bo akurat jestem koło niego tu. Dzień dobry. Zobaczcie, czyli slip jest bardzo łagodny. Bardzo, bardzo fajnie się slipuje, nam to zeszło. Momencik. Nie jest ogoloniały, także tak to wygląda. No to co, wybieram się do tego bosmana tu. Idziemy robić awanturę. Jaką awanturkę? Ty i awantury. Ale dobra, taka sytuacja. Fajnie takie coś wygląda, nie? Podjeżdżasz Warszawą, wsiadasz pewnie do jakiegoś kurde galeona wypasionego. No i kurczę ten. I rozkoszujesz się urlopem albo długim weekendem, nie? Każdy robi to, co lubi. Dobra, pokażę wam tu teraz kryję rezydencką. O. A tą keję pierwszą, ona też jest czarterowa, to ją możecie zobaczyć, bo tutaj w porcie na nią jest ustawiona kamerka. Kamerka online i można wejść sobie i po prostu poobserwować. A tu wam pokażę, we wcześniejszych vlogach wam pokazywałem już jakby z wody, ale teraz jesteśmy jakby blisko i możemy zobaczyć. Tu mamy cały ten kompleks, powiedzmy, sanitariatów, łazienek. Można naczynia zmyć. Słuchajcie, tu jest bosmanat, tu jest restauracja, recepcja, także wszystko mamy ustawione w tym budynku. I jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Piękne kwiaty dla miłośników. Sytuacja rozwiązana. Okazuje się, że pani, która była wtedy tutaj i przyjmowała opłatę, prawdopodobnie nie miała tych kart postojowych i karta nie została wypisana, więc bosman przyszedł, nie wisiała kartka żadna. No i co? I zostawił kartkę, że nie zapłacone. Ale najśmieszniejsze jest to, że jak tylko zapytaliśmy się, to pani od razu, ale czemu nie powiesiliście kartki postojowej? No właśnie. No, jakbyśmy ją dostali, to byśmy ją powiesili, upominaliśmy się o nią, nie dostaliśmy. Także słuchajcie, dbajcie o to, żeby zawsze wam pisali kartę postojową, a jeżeli im braknie druków, to nie wiem, cokolwiek z pieczątką i powieście sobie na łódce, tak żeby było, bo potem widzicie. Trzeba marnować, no dobrze, marnować czas. Powiem wam, że dobrze, że mieliśmy paragon, bo tak trochę na dzień dobry to tak nie było słabo. Jakoś miło. No, a mówię, nie ma sensu potem marnować czasu, wchodzenie tam i sportem wyjaśnianie, lepiej popływać. No jak przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, to słuchajcie, byliśmy tuż po takiej mocnej ulewie. Chyba. I teraz zobaczcie, jak szukałem miejsca parkingowego, to stoję tam, widać to białe takie. Białą szczałę na początku i teraz zobaczcie, w jakiej wodzie. I wczoraj wyszedłem z samochodu, to po kostki, zresztą prawdopodobnie dzisiaj wam będę to chyba demonstrował, bo zaraz będzie to samo. Po kostki w błocie, no i wszedłem do slipu wieczorem umyć nogi, kurczę, w jeziorze i umyć klapki, bo się nie dało. Oni tu w ogóle robią remont w tym momencie na parkingu. Ale powiem wam, że jest tragedia tutaj. Nie zdążyli tego zrobić przed weekendem. A powiem wam, że ludzie tak nastawali, że łeb spada. Niektórzy to tak stoją, o. Patrzcie się tam dalej. No i generalnie jest tak wszędzie, więc nie ma opcji, że się przejdzie do samochodu, nie biorąc potem prysznica. No dobra. Idziemy do myjni poparkingowej teraz. Tak, wszyscy myją budki. Ja pierniczę, normalnie jest szok, nie? Cześć. Bo Hubert stał dopiero. Nieprawda. Dziewczyny jedzą śniadanie. Cześć, Madzia. Cześć. Takie nagrzane już. Nagrzane? No. Dobrze, chociaż to jest nagrzane, bo na razie pogoda jest taka, powiem wam, średnia jeszcze. Ale dopiero mamy po 10. Ale już się przyszkowujemy do wypłynięcia. Wodę już żeśmy dolali w tym momencie. I co? Mario studiuje mapę. I za chwilę będziemy mieć kierunek obrany i ruszamy. Madzia puszcza mooringa. Dobra, oddaj, Madzia. No. Jeszcze nie. A ten, Asia w tym momencie sumy ruchowe oddaje. Weź drugą oddaj. No i zostawiamy strandę. Pewnie na cały dzień, bo tu dzisiaj jeszcze wieczór wrócimy. No dobra, ja za chwilę idę jeszcze opracować mapę, bo na razie wypływamy. Ale płyniemy na północ od strandy. A myślę, że południe sobie zrobimy dopiero pewnie w dniu jutrzejszym. Bo z tego co wiem, to jutro mamy skanowanie łodzi pod dywaniki. No piękny jest ten galon, naprawdę mi się podoba. No, już policja zaczyna łapać dzisiaj. Dzisiaj będą kontrolować.
O, tu jest akurat nie już na ten. Przed nami. Tu mamy policję na wprost. I już będą tam kogoś kontrolować. Tak! Będziecie! Przepana! Będę na YouTube. A będę na YouTubie! Powiem wam, że straszny wiatr dzisiaj się nam tu zrywa. Co robisz w Strandzie? Wszystko lubię w Strandzie. Lubię to, że jest duży w sumie ten port, że są tu knajpki, że są czyste łazienki, ładne, że jest dużo przestrzeni. I wybieg dla pieska. I wybieg dla pieska, to mają po prostu rewelację. Tylko ogrodzenie za niskie. Za niski, a to jest dla pieska. Bo to jest dla jamniczków. A nie dla psiurów. Adi, jesteś psiur? Adi lubi stratę, to jest, że lubi, tak? A to nie policja, taki inspektor. Ale nie wiem, co to jest. Za jednostkę. A gdzie płyniemy? Na górę, tam na... Nie wiem, powiedzcie, co to jest inspektor, ale nie kojarzę takiej jednostki, co ona ma robić, a jakie mają uprawnienia. No tak, ale właśnie nie wiem, jakie uprawnienia mają. Trzeba poczytać. Niestety nie powiemy. Chyba, że wiecie coś, no to dajcie info w komentarzu, my pewnie do tego czasu też coś doczytamy. Koniecznie musimy sprawdzić i musimy wam to powiedzieć, co no to właśnie. Za. No to dobra, tak. Googluj. Googlujemy, tylko nie wiem, gdzie mam telefon. W wodzie. Jest taka szansa, ale mam nadzieję, że nie. Parę filmów temu was prosiliśmy, żebyście napisali komentarz, żeby obudzić algorytm i zrobiliście to. Na chwilę obecną jest ponad 500 komentarzy i ciągle dochodzą nowe. Jeżeli chodzi o statystyki, to ten film jest numer jeden na naszym kanale. Także dzięki za to bardzo. No i pamiętajcie, żeby napisać ten komentarz także pod tym odcinkiem i pod każdym następnym na naszym kanale, który będziecie oglądać, bo budzi to naprawdę algorytm. Ten film cały czas idzie do góry, widzi go więcej osób, dochodzą nowi widzowie. Także fajnie, bo my mamy z tego duży fan. Lubimy to robić i wiadomo, jak się coś lubi robić, to chce się, żeby były tego rezultaty, no nie? Jak nagrywamy i mało ludzi to ogląda, no to się ma mniejszą motywację, no ale jak podskakują te liczby, to się wiadomo, człowiek cieszy, tak? I się ma większą ochotę to robić, także dzięki. I wracamy do mapy, bo tu żeśmy już ustalili, jak zwykle Stranda pokazuje, czekajcie, palcem, gdzie mój palec, tu, o właśnie, Hubert mi pomoże tu oddalić trochę ekran, Stranda. I od razu wypłynęliśmy ze Strandy, płyniemy tutaj przez jezioro Kisajno i lecimy, słuchajcie, przez Dargin, tu do góry i spróbujemy spędzić dzisiaj dzień tu w okolicach Mamerek. Na Mamerkach byliśmy w tamtym, nie, dwa sezony temu, więc nie będziemy na pewno szli, ale w komentarzach ktoś nam polecił jakieś tam fajne miejsce i będziemy chcieli, że tak powiem, tam zaglądnąć, nie? Zobaczcie, jak tydzień temu byliśmy, pływaliśmy w weekend, mówiliśmy, że puste jeziora, tak teraz dookoła jest mnóstwo jachtów żaglowych, tak, i motorowych i innych, także tutaj pozdrowienia dla państwa. Tak jest, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jak się pływa? Bardzo dobrze. Tylko pogoda marna. Słuchajcie, jest wiatr, żagle rozłożone, a słońce przyjdzie. A tu kapitanowa się wzięła za ten. Co? Kapitanowa wzięła się za ster? Co? Jak został pusty, porzucony, bez opieki, to ja jako odpowiedzialny członek tej załogi po prostu musiałam stać, zostawić książkę i tu stać, bo ty uciekłeś na dziób z kamerą. Reszta nieodpowiedzialni. Panie nieodpowiedzialny, co pan robi? Usuwam karty, bo mamy telefon do ręki, odpaliłem przeglądarkę internetową i mama ma 400 kart otwartych na telefonie. Jest dobra. To jest normalnie ten mistrz techniki.
takie... Na pewno przecież kiedyś zamykał. Chyba drzwi na klucz. No a teraz w ogóle tak spacerowo, jak całkiem spacerowo, to znaczy 3 litry. 3 litry. 100, ja oszczędna jestem, 120, 121 litrów przepływane. A tu jest coś tam, nie wiem, prędkość jakaś 13, ale ma nie 13. Kroków na minutę. Kroków na minutę, no właśnie. Dopływamy do zielonego zakątku właśnie. Zakątka. Czemu zakątka? Zielony zakątek, zakątku, zakątka, dobra, niech będzie zakątka. Pokażę wam, jak to wygląda od strony wody tu. No. A tu mamy kosmitę. Lepiej jest bardziej jak Madi siedzi. I ona sobie nic z tego nie robi po prostu. Siadła na Madi. A, siedzi na Madi, no na Madi. Madi siedzi na Madi. Okej, okay. Madi siedzi na Madi. Zacumowaliśmy w leśnym zakątku, dzięki za polecenie miejsca. I co, idziemy teraz rozglądnąć się, co tu dają, tak? Podobno tak, dobre piwko. To jest faktycznie ta miejscóweczka, co byliśmy tutaj i stąd żeśmy szli na mamerki, więc dobrze trafiliśmy na pewno i dzięki jeszcze raz za polecenie tego miejsca. No wtedy akurat nie byliśmy nastawieni typowo na zwiedzenie, więc zabraliśmy się od razu, stąd poszliśmy, a dzisiaj przypłynęliśmy tutaj właśnie na rybkę i na piwko. I na piwko, dokładnie. I teraz tu macie opłaty. 40 za cumowanie jachtu i piątka od osoby. No na nockę, a na dnióweczkę 30. 30, tak. I dwójka od osoby chyba, tak? Nie, piątka. Też piątka? No. No i mamy ognisko. Madi się wybiega trochę. O, fajko. O, takie klimaty tutaj mamy. Faktycznie. No i zyskaliśmy pieska. Nawet dwa nie jadli. Kurde. Ja panu wyłożę. Takie ryby, żeśmy zamówili. Poczeka pan. Ja panu wyłożę. I co, sumik? Sum. Sumik. Tu szefowa kuchni będzie tu serwowała. O! No. Tylko fryzury brak. Pani, nie liczy się fryzura, tylko żeby ryba była dobra. Będzie dobra. No, jak będzie dobra, to super. Hubert będzie... ryby nie je, ale poszedł po rybę, chociaż się zastanawiałam, że może nawet jej nie przyniesie. Ale... Taka mniejsza? No dobra, bo no to daj mi z frytkami tam, dobra. O, no, właśnie, ja mam też ale, frytek. Ale sumik, słuchajcie, suma jeszcze nie jadłem, kurde, jako patrzcie te. Patrzcie się, jaka piękna. Muszę aż swocić. Muszę aż swocić. Tak, Madia też ma tu taką piękną. Najlepszego sobowa, Hubert. Ziemniaczankę. Hubert ma ziemniaczankę. No to słuchajcie, zabieramy się za jedzenie pysznej rybki. Smacznego i pamiętajcie, że warto tutaj przyjechać, bo rybę podają przednią. Jak ją zjemy, to powiemy wam, czy smakowała tak, jak wyglądała. I bardzo wam polecamy leśny zakątek, jeżeli chcecie zjeść pyszną rybę. To jest to kolejne miejsce, które po prostu serwuje tak fantastyczną rybę, że tyle zostało z naszej ryby. Ostki to Madi zjadła. Resztę zjadła Madi, ale naprawdę była super, przepyszna. Nam się trafił akurat nie sum, dzisiaj był sum. Świeżuteńka, pyszna, po przyprawa prostu była dobra, nie? No, smażona prosto dla nas, więc to nie jest tak, że coś tam gdzieś wcześniej jest naszykowane i gdzieś tam wam coś podadzą, tylko na świeżo. No i słuchajcie, my akurat nie szukamy takich miejscówek, które mają taki swój klimat i żyją takim swoim życiem i to jest takie miejsce właśnie, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to wbijajcie tutaj, bo naprawdę polecamy. Bardzo chętnie byśmy tutaj przypłynęli jeszcze kiedyś na nockę, tylko jeżeli się tutaj wybierzecie na nockę, to tak sobie to rozplanujcie, żeby to była nocka, gdzie nie musicie na przykład skorzystać z prysznica, bo z wodą tutaj będzie ciężko. Ale jeżeli byście chcieli spędzić fajny wieczór, to no, miejscówka jest naprawdę świetna, do tego wiele miejsc przygotowanych na ogniska. Spokojnie sobie można usiąść, zapalić, posiedzieć do wieczora. Jak macie zwierzaki, to bezpiecznie tutaj wypuścicie, pobiegają, wyhasają się, żeby później mogły znowu całą dniówkę spędzić na łodzi. Dobra, słuchajcie, za 3 porcje tej ryby, tylko duże kawałki w miarę były, bo ponad kilo 600. Plus 4 piwa, 2 razy frytki. Znaczy kilo 600 to za 3, nie myślcie, że każdy tak, zjadł. Tak. Dwie stówy, ale warto. Tak, warto. Stanęliśmy tutaj po środku jeziora i włączyłem właśnie gotowanie, znaczy no, z 15 minut temu chyba, gotowanie tutaj wody w czajniku. W
tym cudzie techniki małym. No i jest na razie ciepłe, także jak widzicie podłączone do gniazda 12 V. No i czekamy na dwie kawy ze 40 czekać minut. Będziemy. Długo będziemy czekać i czekać i czekać, a później, łódka nam nie odpali i będziemy dalej czekać i czekać. Nie, no takich jaj to myślę, że nie będzie. No ale każdy ma swoje zajęcie. Mama sobie książkę czyta. Tata śpi. Jak? Ja tu się opalam. Madzia śpi. A ja pilnuję czajnika, żeby nie uciekł. I jest święty, anielski spokój, jak to się mówi, chyba tak, nie? Hubert, kąpisz się w jeziorze? Nie, bo nie ma słońca. I nie będzie dzisiaj, patrzyłam właśnie na apkę, nie ma dzisiaj słońca. Ale też nie ma dzisiaj deszczu, więc jest okej. Okay. No będziemy pływać pod most Sztynorski. I zobaczcie, tu też będzie szereg znaków na moście. I też musimy się nauczyć rozpoznawać ich. I generalnie zobaczcie, jest oznaczone między którymi przęsami możemy przepływać. Czyli ta strzałka czerwono-biała pokazuje nam białą stroną, gdzie możemy przepływać, pomiędzy którą przęsą, czyli pomiędzy przęsem tym, a tym. Potem mamy taką jedenastkę, no, czyli szerokość między przęsami 11 metrów i wysokość pod wiaduktem 4 metry. A jeszcze mamy taki znak, taką kreseczkę pionową. Jest to nakaz zachowania szczególnej ostrożności. I teraz zobaczcie, z kolei z drugiej strony, pod innym przęsem są te same znaki, tylko jeszcze tam było ograniczenie prędkości na całej części tego rezerwatu za mostem Sztynorskim do 12 km na godzinę. Ok? No ruch duży, jak widzicie dzisiaj. Słońce dzisiaj dzielnie walczy, ale mu nie wychodzi. No. Nawet przez chwilę się przebijało, nie? No ale tak, na ale mu nie wyszło. Minutę. Ale mu nie wyszło. Słuchajcie, kawę mamy zrobioną. Czekaliśmy około 40 minut. Madzia sobie aż usnęła, ja swoją wypiłem. A ona ma już zimno. Sobie spędzamy dzisiejszy dzionek. Jest bardzo fajny. Mówię, no brakuje tylko słoneczka, ale ważne, że humory są. Mamy właśnie obiadek zrobiony przez Madzię i przez Huberta, ale w większości przez Madzię, bo Hubert składa tu dla was vloga kolejnego z Mazur. No i Madzia przygotowała dzisiaj pyszne spaghetti i właśnie zaczynamy sobie je jeść. No, Madi, bidulka po całym dniu sobie tu odpoczywa. Asia, ale masz bagan, koźmy. No, zaraz ogarnę.